Siemaneczko mordeczki, ja jestem oczywiście Teru i zapraszam was na kolejny odcineczek z gry oczywiście z Calm Story, z codziennego nagrywania na serwerach RPG. Mordeczki, ja wam przypominam standardowo, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, pozytywny komentarz i oczywiście wbili na moją grupę facebookową CJ Teru, jest nas coraz więcej, już około 30 osób, więc troszeczkę was biło, bardzo się cieszę. I mordeczki, słuchajcie, dzisiaj wam zaprezentuję mój nowy samochód, jest to... Dobra, zaraz zobaczycie, co to jest za pojazd. Może to nie jest pierwszej klasy samochód. W ogóle chciałem podziękować panu Bąbelkowi, który mi dał donate'a bodajże chyba około 6K. Dzięki niemu mogłem sobie kupić swój pierwszy pojazd. Jest to Walton. Ten Walton ma oczywiście niskie ID. Jest to silnik 1.6, więc też nie jest taki wolny. Widziałem, że też był jakiś silnik 1.2. No i troszeczkę pewnie by zamulał. Ale wam powiem tak, ma jeszcze felę. Ma bardzo niskie ID, o tak się prezentuje, czekajcie, może z tego wyjadę, widzicie, 1000 ID ma ponad, bardzo ładny, naprawdę, też taki widać, że no, ID ma fajne, więc na pewno go nie sprzedam tak szybko, albo w ogóle go nie sprzedam. Dobra, oczywiście pod shiftem tutaj odpalamy ten pojazd i prezentuje się następująco, jak widzicie, poczekajcie, jeszcze tutaj zapalę światełka, cyk, zapalimy i bardzo ładnie się prezentuje, jeszcze bym podjechał pod mechanika, niech sobie tylko ziomki tutaj przyjadą szybciutko. No i tak, to jest mój pierwszy pojazd, mam przy sobie jeszcze 3K i zastanawiam się właśnie, na co sobie pozarabiać. Oj, to jest radar, musimy uważać, bo już dostałem tutaj, prawie 100 mi zabrali. Tak, tym Waltonem da się ponad 100 jechać, oczywiście. Dobra, tu mam jakiegoś mechanika, czy ktoś tutaj jest? Czy tu samemu się naprawia? Poczekajcie, muszę zobaczyć, jak ten mechanik działa. Dobra, i mogę sobie go sam naprawić, to byłoby naprawdę bardzo ciekawe. Dobra, silnik, ogumienie, napraw wszystko, cena 13 PLN-ów. O kurde, mogę sobie naprawić, ale zajebiście, nie widziałem tego wcześniej, wiecie? Dobra, czyli mogę być mechanikiem, sobie mogę tak jeździć. Poczekajcie, bo tu muszę niestety strzałkami to robić, albo dobra, nie będę tego odpalał, tych światełek głupich. No więc tak, ma jakieś fele, nie wiem, czy to są mesze, znaczy na pylu to są mesze na pewno, to jest ID chyba 1038 tych felk i tak to się prezentuje, ale wam powiem szczerze, że nie wiem, co to są za felki, ale bardzo ładnie się prezentuje samochodzik i wydaje mi się, że sobie go zestawię tak na początek. Ogólnie najlepszą pracą, jaką teraz jest, to wydaje mi się, że są rybaki na początek i jeszcze praca magazyniera, podobno niektórym osobom nie działa, więc na pewno nagram. Pozdrawiam swoją dziewczynę, która też gra tutaj właśnie na tym serwerze, zaczęła grać, znaczy próbowała jeszcze dokładnie grać, ale coś jej nie wyszło, coś nie zadziałało. Ja ogólnie bym chciał się jeszcze troszeczkę tutaj pobawić na tym serwerze, zobaczyć, co gdzie jest. Wiem, że tu jest ten mechanik, tu mamy jeszcze... o, co to jest? To jest chyba tuning, poczekajcie, musimy sobie jeszcze pojechać zobaczyć. Chciałem kupić sobie Wicka albo Manane czy coś, ale w ogóle pojazdów nie było. Wybierz kolor świateł. Aha, i tu mogę światełka. A ile to kosztuje? Ciekawe, poczekajcie, wezmę zielone. Jezu, 16,5K, dobra, ja jestem biedakiem, wyjeżdżam stąd, dobra, nie stać mnie totalnie. Ale jak będę miał jakiś fajny pojazd, jakiegoś cheataha czy coś, to na pewno sobie kupię. W ogóle nie wiem, na co zbierać, na taki kolejny pojazd, taki droższy. Ale zastanawiałem się nad Sentinelem, ale jeszcze dokładnie nie wiem. Oj, prawie tu gościu we mnie wjechał, bardzo niebezpiecznie. Oczywiście po lewej mamy spawna. Znowu mi zabrali kasę. O nie, przekroczyłem prędkość znowu, Tu mamy tak, tu możemy sobie tam po lewej zostawiać pojazdy, ale prawie mu zarysowałem. Właśnie ten pikador mi się podoba też. Ale nie było pikador, w ogóle pokażę wam, gdzie jest giełda pojazdów, bo powiem wam tak, pojedziemy sobie... Jezu, jestem kretynem, już mi zabrali chyba z 50 pyliny. A to dla mnie dużo, bo jestem biedny. Dobra, no, czy on jedzie, czy nie jedzie? No, patrzcie, co on robi. On jest chyba pijany, gościu. Zobaczymy, czy ten... Czy jeszcze jest jedna rzecz. Giełda. Tam też są... Przepraszam, najpierw zobaczymy jeszcze cygana. Zobaczymy, czy są jakieś pojazdy. Tylko wiem, że one tam się respią co jakiś czas. Pisałem do administracji, czy kiedy się respią pojazdu tego cygana. I podobno to jest randomowe i sami nie wiedzą, tylko erkonowie to wiedzą. Więc niestety nie wiemy w ogóle tutaj, co mamy. Tu mamy jakąś... To jakiś domek jest, w ogóle wszystkie domki są wykupione. Wszystkie domki są wykupione, chciałem jakiś domek kupić, też wszyscy wykupili domki. Ogólnie mogę wam pokazać pod F11, pod klawiszem K, nie, pod klawiszem I, przepraszam. I tam są zaledwie 3 domki wolne Fort Carson, a chciałem sobie w San Fierro kupić, niestety nie mogę, bo wszystkie są zajęte, jak sami widzicie. A po prawej stronie mamy tutaj cygana, gdzie możemy kupić sobie pierwszy pojazd, ale strasznie ciężko go zdobyć. No i niestety musicie mieć chyba w sumie farta, żeby znaleźć tutaj pojazd. No niestety nic tam nie ma, nie będę wjeżdżał. No i musiałem ten pojazd Waltona kupiłem za 5K. Wydaje mi się, że nie jest jeszcze tak tragicznie. Poczekajcie, może nie będę tak skracał na odcinku, żeby nie dawać wam złych manierów i pojedziemy sobie normalnie ulicą. Giełda znajduje się tam samo, gdzie na
Player Life i chyba na For Life, więc giełda jest praktycznie ta sama, tylko że tam znajdują się najtańsze pojazdy, ponieważ grę rozpoczynamy w San Fierro. Oj, dobra, bym znowu przywalił. I dzisiaj, właśnie wczoraj wam mówiłem na odcinku, że zrobię live'a, niestety nie zdążyłem, a nie chciałem robić w nocy live'a, bo byłem zmęczony, ale dzisiaj wydaje mi się, że skończę z odcinkiem. Troszkę jeszcze chwilkę pojeździmy. I dobra, to się tak prezentuje następująco. Tutaj mamy te wszystkie pojazdy, ja może go gdzieś tutaj zaparkuję na parkingu. W ogóle parking strasznie mi przypomina jak z innego serwera, chyba na For Life, jak dobrze pamiętam. Dobra, weźmiemy tak, zaciągnij ręczny, dobra, zaciągnięty ręczny i mogę sobie jechać. Tak, dobra, znaczy jechać, iść sobie mogę. I pokażę wam, jakie tutaj są pojazdy. Mamy takie jakąś manany, ale on na przykład 10k kosztuje. Mamy tutaj tego Williarda, znowu 1000 manan Vincenta, ale te pojazdy troszkę kosztują i no, tak jak mówię, ciężko tutaj cokolwiek kupić za jakieś grosze, za 3k czy coś. Tu mamy jakiegoś Waltona bardzo taniego, ale nawet ID nie jest takie złe, więc jak ktoś by patrzył na ID, to spoko, tylko silnik ma 1.2. A właśnie fajny kupiłem swój ze względu na to, że ma silnik 1.6, czyli jest troszeczkę szybszy, ma lepszy silnik, lepsze przyspieszenie. Znaczy nie wiem, czy lepsze przyspieszenie, ale wydaje mi się, że na pewno V-Maxa. O, tu mamy jeszcze, o, stąd właśnie kupiłem, od tego kapsla kupiłem te pojazdy. I tak oto się prezentuje, więc jeżeli jesteś nowym graczem, to polecam wam, żebyście właśnie o tutaj wbili i sobie kupili pierwszy pojazd. Najlepiej kupić, tak wydaje mi się, że jakiegoś Picadora, Manane, tak do, nie wiem, 5-8k, zależy jaką znajdziecie. A tutaj znajduje się budyneczek, gdzie możecie sobie ten pojazd właśnie odkupić od tej danej osoby. Pokażę wam i ten interior, nie jest jakiś ciekawy. Oczywiście tak jest do 50k, od 1 PLN-ów do 50k. No i co, no tutaj nie ma jakoś bardzo rozbudowane, tutaj możemy sobie wybrać właśnie ID, osoby, które mamy sprzedać i całą cenę i wtedy wystawiamy na sprzedaż ten pojazd, więc bardzo fajnie to się prezentuje. Czy coś pozmieniali? W ogóle przed chwilą widziałem na czacie, że zmienili miejsce tego, jak to się nazywa, miejsce spawnu na LV, więc też fajna naprawdę inicjatywa z ich strony. Dobra, wydaje mi się, że to tyle na początek. Jak coś, to dzisiaj będzie live'ik mordeczki, to zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. A ja już nie przedłużając, bardzo dziękuję, że byliście na odcinku. Już widzimy się oczywiście jutro, w sobotę, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, pozytywny komentarz i widzimy się już jutro. Hej!